1943 roku 9 Pułk Łączności zostaje przeformowany na 9 Pułk Dowodzenia. Od chwili przeformowania wyłączono z jego składu etatowego Batalion Radioliniowo-Klablowy, prowadząc jednocześnie prace związane z usamodzielnieniem batalionu. Zarządzeniem szefa sztabu Warszawskiego Radioliniowo-Kablowego powierzono podpułkownikowi Stefanowi Połczańskiemu, który sprawuje je do chwili obecnej. Były funkcje znaków rozpoznawczych do XVII wieku. W okresie powstania listopadowego 7 lutego 1831 roku Sejm ustalił w ustawieniu przyjętym do dnia dzisiejszego. Polskie chorągwi i sztandary wykwitły znów w pamiętnych dniach wiosny ludu. Wypisane na nich hasła dała Polakom ogólne uznanie. Byli wówczas na ustach wszystkich. Walczyli w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, we Francji i Turcji. W tragicznych dniach września 1939 roku Pan pasoż na ramię broń. Prezentuj broń. Na prawo. Panie ministrze, dowódca 13 Batalionu Radioliniowo-Kablowego, podpułkownik Połczański, melduje batalion do uroczystego apelu z okazji wręczenia sztandaru. Dziękuję bardzo. Czołem żołnierze! Batalion! Pasz! Na ramię! Broń!
drogi, broń! Zalion, spoczni! Szef sztabu, przejąć dowodzenie! Dowódca batalionu przekaże dowodzenie szefowi sztabu batalionu, panu majorowi Tadeuszowi Jakimowiczowi. W dniu dzisiejszym jednostka nasza dostąpiła wielkiego zaszczytu, jakim jest wręczenie sztandaru. Wypełniając obowiązki gospodarza, witam serdecznie obecnych na dzisiejszej uroczystości szacownych gości. Pana ministra Krzysztofa Węgrzyna, który w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona aktu wręczenia sztandaru. Pana generała Władysława Saczonka, szefa sztabu, zastępcę dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Pana Andrzeja Chorzewskiego, wojewodą skierniewickiego. Pan wojewoda przyjął również obowiązek sprawowania patronatu nad Społecznym Komitetem Fundatorów Sztandaru. Szefa Wojsk Łączności i Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Pana pułkownika Wiesława Bielińskiego oraz dziekana Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Księdza kapelana pułkownika Leszka Kołonieckiego. Rodziców chrzestnych sztandaru, panią Władysławę Charzewską oraz pana Włodzimierza Bindra, prezydenta miasta Skierniewice. Witam serdecznie przedstawicieli władz samorządowych z terenu naszego województwa. Witam szefów instytucji wojskowych oraz dowódców jednostek. Pochylam głowę z należytym szacunkiem przed sztandarami uczestniczącymi w dzisiejszym apelu. Dziękuję za obecność wszystkim Państwa, z inicjatywy których będziemy mogli za chwilę wspólnie przeżyć tę wspaniałą uroczystość. Ze szczególną sympatią witam młodzież szkolną oraz ich wychowawców, obecnych na tej wspaniałej lekcji wychowania patriotycznego. Szef sztabu, rozpocząć uroczystość. Batalion na moją komendę. Batalion. Marsz! Na ramię. Broń! Prezentuj. Broń! Batalion na prawo. Marsz! Poszedł flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Poczet flagowy występuje w składzie. Dowódca, podporucznik Dariusz Kowalczyk. Flagowy, plutonowy Dariusz Pieruń. Asystujący, młodszy dowódca Mariusz Bednar. Thank you.
batalion. Marsz! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Batalion! Poszli! Proszę przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, pana Andrzeja Krokowskiego, o odczytanie aktu fundowania sztandaru dla 13 Batalionu Radioliniowo-Kablowego. Akt ufundowania sztandaru 13 Skierniewickiemu Batalionowi Radiowo-Liniowo-Kablowemu, doceniając rangę i znaczenie jednostki wojskowej 3031 w mieście Skierniewice, niniejszym aktem uroczystym przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów sztandar 13 Skierniewickiemu Batalionowi Radiowo-Liniowo-Kablowemu, aby sztandarem tym nawiązać do najważniejszych historycznych wartości oręża polskiego w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa, aby za najwyższy trud i przelaną krew w obronie ojczyzny na wszystkich frontach dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa z Wojskiem Polskim, by sztandarem tym kształtować swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia żołnierzy. Czynimy to na placu apelowym jednostki 3031 w Skierniewicach dnia 19 lutego 1997 roku. W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru podpisał akt przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Andrzej Parzewski, Andrzej Krokowski, Henryk Stopiński. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 103 z dnia 13 października 1993 roku o zasadach używania sztandarów jednostek wojskowych nastąpi ceremonia wbicia 14 gwoździ honorowych. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Krzysztofa Węgrzyna. Sztandar jest symbolem niezłomnej wierności dla Rzeczypospolitej Polskiej, honoru, męstwa, sławy wojennej i tradycji jednostki wojskowej. Sztandar przypomina każdemu żołnierzowi, że jego świętym obowiązkiem jest służyć ze wszystkich sił ojczyźnie, stać nieugięcie na straży jej niepodległości i suwerenności. Z nim związane są losy żołnierza polskiego. Znak ten wszedł na zawsze do skarbnicy pamiątek narodowych. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana pułkownika Aleksandra Sawickiego. Dziś sztandar wojskowy wraz z pocztem i kompanią honorową uczestniczy w podniosłych uroczystościach patriotycznych, religijnych i wojskowych, którym patronuje dewiza wykonana złotym napisem: Bóg, honor, ojczyzna. Proszę o wbicie gwoździa honorowego w imieniu dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, szefa sztabu, zastępcę dowódcy, pana generała brygady Władysława Saczonka. Sztandar wojskowy ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 roku wykonany jest na podstawie kwadratu o wymiarach 75 na 75 cm.
Istotą sztandaru jest krzyż kawalerski, swą barwą nawiązujący do sztandarów królewskich z okresu I Rzeczypospolitej. Proszę o wbicie gwoździa honorowego wojewodę skierniewickiego, sprawującego honorowy patronat pana Andrzeja Harzewskiego. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczony jest numer batalionu. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przewodniczącego Komitetu Fundatorów Sztandaru pana Andrzeja Krokowskiego. Sztandary zmieniały swój kształt i barwę. Ważną ich częścią była zawsze dewiza wyhaftowana na ich płacie. W różnych okresach historycznych miała rozmaite brzmienie. W kampanii wrześniowej 1939 roku żołnierz polski szedł w bój z dewizą sztandaru Honor Ojczyzna. Proszę o wbicie gwoździa honorowego rodziców chrzestnych sztandaru, panią Władysławę Harzewską i pana Włodzimierza Binga. Sztandary, zgodnie z zarządzeniem ministra obrony narodowej nr 103 z dnia 13 października 1993 roku, są poświęcane i wręczane przed frontem jednostki w miejscu jej stacjonowania. Ceremonia ma ogromny wymiar moralny dla fundatorów sztandaru, społeczeństwa i żołnierzy jednostki, którzy mają odtąd pod nim służyć, broniąc jego honoru i czci. Proszę o wbicie gwoździa honorowego szefa Wojsk Łączności i Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego pana pułkownika Wiesława Bielińskiego. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca gwoździami pamiątkowymi z białego metalu. Boki sztandaru z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca obszyte są frędzlą złotą. Proszę o wbicie gwoździa honorowego prezydenta miasta Skierniewic pana Włodzimierza Bindra. Na stronie głównej płata, po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca, otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Po środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca, haftowany w kolorze srebrnym. Proszę o wbicie gwoździa honorowego dowódcę 13 Batalionu Radioliniowo-Kablowego pana podpułkownika Stefana Połczańskiego. Korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego w rogach płata umieszczone są wieńce wawrzynu oraz w ich polach inicjały 13 Batalionu Radioliniowo-Kablowego haftowane w kolorze złotym. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela oficerów, pana kapitana Karola Gulbasa. Na stronie odwrotnej płata, po środku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego umieszczony jest w trzech wierszach napis: Bóg, honor, ojczyzna, haftowane złotym szychem. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela chorążych, pana starszego chorążego Kazimierza Pustelnika. Pomiędzy ramionami krzyża w rogach płata umieszczone są wieńce wawrzynu, tak jak na stronie głównej, a w ich
polach umieszczone są wizerunek odznaki pamiątkowej batalionu i herb miasta Skierniewic. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela podoficerów zawodowych, pana starszego sierżanta sztabowego Stanisława Chnatkiewicza. Grzebiec sztandaru sporządzony jest z drzewa toczonego. Jest on dwudzielny, połączony tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, a na dolnym stożkowate okucie z metalu białego. Proszę o wbicie gwoździa honorowego przedstawiciela żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, kaprala Artura Szablewskiego. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej sił zbrojnej Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce wojskowej, a w czasie walki w rejonie działań bojowych jednostki. Zgodnie z tradycją, ostatni gwóźdź do drzewca sztandaru wbija szeregowy żołnierz. Za chwilę dokona się akt poświęcenia sztandaru. W dniu dzisiejszym aktu poświęcenia sztandaru dokona dziekan Warszawskiego Okręgu Wojskowego ksiądz pułkownik Leszek Kołoniecki. Rodzice chrzestni sztandaru zwracają się do księdza o poświęcenie sztandaru. Batalion, marszcz! Ksiądz! Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar, na którym widnieje hasło naszych przodków, dewiza żołnierza polskiego. Bóg, honor, ojczyzna. A który jest dla 13. Skierniewickiego Batalionu Radioliniowo-Kablowego świętością jego krwią. Spraw, aby wszyscy żołnierze, których ten sztandar jednoczyć będzie, stali się wspólnotą pokoju, jedności i stałej gotowości do obrony niepodległości naszej ojczyzny za wstawiennictwem Maryi, hetmanki żołnierza polskiego, udziel pomocy żołnierskiej wspólnocie i zachowaj ją od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz pułkownik Leszek Kołoniecki dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Batalion, poszli! Za chwilę nastąpi odczytanie aktu nadania sztandaru i dziedziczenia tradycji. Batalion, poszli! Na podstawie artykułu 10, ustęp 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej nadaję 13. Skierniewickiemu Batalionowi Radioliniowo-Kablowemu sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, minister obrony narodowej Stanisław Dobrzański, Warszawa 20 września 1996 roku. Decyzja nr 155 ministra obrony narodowej z dnia 25 września 1996 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego święta 13. Batalionu Radioliniowo-Kablowego w Skierniewicach.
dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy łącznościowców z 26. Kompanii Łączności oraz dla podkreślenia więzi 13. Batalionu Radiolinowo-Kablowego ze społeczeństwem Skierniewic na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 roku o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego oraz postanowień rozkazu nr 1 ministra obrony narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego z dniem 29 września 1996 roku polecam 13. Batalionowi Radiolinowo-Kablowemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycję 26. Kompanii Łączności z 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty za lata 1937-1939. 3. Batalionu Radiolinowo-Kablowego z 9. Pułku Łączności za lata 1956-1993. 13. Batalionowi Radiolinowo-Kablowemu przyjąć nazwę wyróżniającą Skierniewicki. Doroczne święto obchodzić w dniu 8 listopada. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Stanisław Dodrzański. Batalion, proszę! Panowie, prezentuj! Batalion na prawo! Wodzie sztandarowej, obrężenia sztandaru. Przed front szyku występuje poczet sztandarowy w składzie. Dowódca, rucznik Robert Kowalczyk. Sztandarowy, rąży sztabowy Arkadiusz Lewandowski. Asystujący, starszy sierżant sztabowy Andrzej Szymański. Następuje podniesienie sztandaru ze stołu przez rodziców chrzestnych. Chrzestni rodzice w imieniu fundatorów przekazują sztandar przedstawicielowi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panu ministrowi Krzysztofowi Węgrzynowi. W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru pragniemy przekazać ten sztandar 13. Skierniewickiemu Batalionowi Radioliniowo-Kablowemu. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam 13. Skierniewickiemu Batalionowi Radioliniowo-Kablowemu sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów. Z rąk przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbiera sztandar dowódca batalionu, pan podpułkownik Stefan Połczański. Dowódca batalionu prezentuje sztandar stanowi osobowemu batalionu. Dowódca batalionu przekazuje sztandar pocztu sztandarowemu. Poczet sztandarowej, prezentacji sztandaru. Marsz! Odbywa
przez poczet sztandarowy przed frontem pod oddziałem. Każdego człowieka, każdej społeczności są dni szczególne, pozostające na zawsze w pamięci. Takim dniem dla waszego batalionu i społeczeństwa skierniewickiego jest dzień dzisiejszy, kiedy to jednostka otrzymała nowy sztandar wojskowy, który zgodnie z naszą tradycją narodową i wojskową stanowi zawsze symbol honoru, wierności, męstwa i tradycji bojowej w działu. Na niego każdy żołnierz przysięga służyć ojczyźnie, bronić jej niepodległości do ostatniej kropli krwi. To jemu oddają honory prezydenci, wojskowi najwyższym stopniem. Chylą przed nim głowy wielcy tego świata, a także zwykli ludzie. Szanowni zgromadzeni, na wręczonym przed chwilą sztandarze obok symboliki narodowej widnieje także herb Szkierniewic, miejsca stacjonowania 13 Batalionu radiolinowo-kablowego. Jest to niepodważalny dowód głębokiej więzi społeczeństwa tego miasta z jej jednostką, wyrażającej się w ufundowaniu tego sztandaru. Jest to wyraz wielkiego szacunku i uznania dla żołnierzy batalionu ze strony mieszkańców i władz tego miasta. Jest potwierdzeniem głębokiego związku jednostki z ziemią szkierniewicką. Żołnierze, wraz ze sztandarem otrzymujecie wyróżniającą nazwę Skierniewicki Batalion, symbolizującą wasz związek z miejscem stacjonowania. Tym samym otrzymujecie dziedzictwo swoich poprzedników, to jest żołnierzy 26. Kompanii Łączności z 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty i 3. Batalionu Radiolinowo-Kablowego 9. Pułku Łączności. Czyńcie wszystko, by być godnym tego mienia. Jestem głęboko przekonany, że z taką świadomością będziecie powiększać dokonania poprzedników żołnierskich pokoleń w myśl przesłania. Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Panowie oficerowie, żołnierze, w dniu waszego święta życzę wam żołnierskiego szczęścia oraz sukcesów w służbie i w życiu osobistym. Bądźcie godnymi spadkobiercami swoich poprzedników na chwałę naszej umiłowanej ojczyzny. Będąc małym chłopcem, nieraz uczestniczyłem w moim rodzinnym zamościu w paradzie wojskowej. A ojciec surowym głosem nakazywał: zdaj czapkę, idzie sztandar. Nie poczet był ważny, eskorta honorowa, tylko sam sztandar zwisający z drzewca wspartego o ramię chorążego. Przechodnie odsłaniali głowy, oddawali mu cześć. A ja patrzyłem, jak idą, i chciałem być jednym z nich, żeby i mnie prowadził sztandar ze złotym napisem Bóg, honor, ojczyzna. I marzenia małego chłopca spełniły się. Oto stoję dziś przed państwem i unoszę do góry ten najświętszy znak dla żołnierza. Symbol szczególnej wierności z narodem. Znak, za który żołnierz gotów oddać życie. Znak, za którego utratę grozi rozwiązanie jednostki. Znak, o posiadanie którego ubiegają się wszystkie jednostki wojskowe. I nasza skromna jednostka dostąpiła dzisiaj tego zaszczytu. Dzięki inicjatywie Rady Miasta Skierniewice, osobistemu zaangażowaniu prezydenta miasta, pana Włodzimierza Bindra oraz przewodniczącym Rady, panu Henrykowi Stopińskiemu oraz panu Andrzejowi Krakowskiemu, ukonstytuował się Komitet Społeczny Fundacji Sztandaru dla naszej jednostki.
Inicjatywa ta spotkała się z szerokim poparciem ze strony władz samorządowych miast i gmin naszego województwa oraz firm i osób prywatnych. Inicjatywa została wsparta również autorytetem władz państwowych poprzez objęcie honorowego patronatu nad komitetem społecznym przez pana wojewodę z Pierwnickiego, pana Andrzeja Parzewskiego. Wszystkim państwu, którzy swoim działaniem i wsparciem doprowadziliście do szczęśliwego finału tę akcję, składam dziś żołnierskie podziękowania. Panie ministrze, panie generale, panowie oficerowie, szanowni goście, żołnierze. Trudno oprzeć się wzruszeniu, uczestnicząc w tej pięknej, nie waham się użyć słowa, historycznej uroczystości w Skierniewicach. Jesteśmy świadkami przekazania przez społeczeństwo miasta wspaniałego daru, sztandaru dla 13. Skierniewickiego Batalionu Radioliniowo-Kablowego. Podkreślam słowo Skierniewickiego, bo to już w sposób symboliczny podkreśla więź tego batalionu z miastem Skierniewice. Jednocześnie data przekazania tego sztandaru jest też nieprzypadkowa. Dzisiaj bowiem mija historyczna rocznica nadania praw miejskich Skierniewicom. To już 540 lat minęło od tego dnia. I właśnie w tym dniu Skierniewicki Batalion otrzymuje od mieszkańców Skierniewic sztandar. A więc wpisuje się w sposób naturalny w tą wielowiekową historię miasta. Ja myślę, że to jest moment, którego nikt z obecnych tutaj nie powinien zapomnieć. Ja tę uroczystość i ten moment polecam szczególnej uwadze żołnierzy służby czynnej. Odbędziecie służbę zasadniczą, wrócicie do swoich rodzin, do swoich miejscowości, ale ten dzień powinien pozostać w waszej pamięci. Bowiem sztandar wojskowy, o czym tak pięknie przed chwilą mówił wasz dowódca, to nie jest jakaś zwykła tuzinkowa chorągiewka. Ja myślę, że w tym gronie nie musimy sobie tego przypominać, że to jest najświętszy, najwspanialszy symbol honoru i godności żołnierskiej. Za sztandary wojskowe wasi przodkowie oddawali krew, oddawali życie. Zdobycie sztandaru przez przeciwnika właściwie oznaczało koniec danej formacji wojskowej i poddanie się do niewoli przeciwnikowi. Na ten sztandar kolejne pokolenia waszych następców będą przysięgały na wierność ojczyźnie, wierność społeczeństwu. Będą zapewniały o tym, że w razie potrzeby nie zawahają się oddać własnej krwi, własnego życia. I ten sztandar, który dzisiaj otrzymaliście, będzie przez długie lata tego świadkiem. Sztandar będzie tym symbolem, który będzie te wasze i waszych następców przysięgi przyjmował. I dlatego dzisiaj, w tym pięknym, uroczystym dniu, chciałbym wam wszystkim życzyć, żeby ten sztandar był dla was źródłem siły w wykonywaniu codziennych żołnierskich obowiązków. I niech wam na co dzień przypomina o honorze i godności żołnierza. Panie ministrze, panie generale, panie dowódcy, żołnierze. Wielki to dla mnie zaszczyt i honor, że w dniu dzisiejszym mogłem uczestniczyć w tej historycznej uroczystości jako ojciec chrzestny sztandaru. Jestem przekonany, że nadany dzisiaj wolą ministra obrony narodowej tradycje, kontynuacja tradycji dla Batalionu Skierniewickiego, tradycji stacjonujących tu jednostek, pułków i batalionów z okresu międzywojennego i powojennego, będzie przez was, żołnierze, godnie pielęgnowana. Nadanie sztandaru w dniu dzisiejszym odbywa się w specjalną rocznicę, tak jak mówił pan wojewoda,
540-lecie nadania praw miejskich z Kierniewicy. Jest to wobec tego moment podwójnie historyczny. Jestem przekonany, że wszyscy obecni będą go zawsze pamiętali. Życzę wszystkim żołnierzom, oficerom, dowódcom z Kierniewickiego Batalionu wszelkiej pomyślności i wszystkiego najlepszego. Panie ministrze, panie generale, żołnierze i wszyscy goście zaproszeni. W tej uroczystej chwili przekazania sztandaru życzę wam, aby ten sztandar towarzyszył wam na dobre i na złe, aby był dla was źródłem siły i uczuć najszlachetniejszych patriotycznych. Miasto, mieszkańcy z Kierniewic, którzy ofiarowali ten sztandar 540 lat temu, otrzymały godność miasta. Chciałabym, ażebyście żołnierze czuli się w naszym mieście, w Skierniewicach, wśród przyjaciół. Batalion, marsz! Batalion, w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować. Batalion, poszli! Kompania... Dowódcy pododdziału podają stosowne komendy do marszu w kierunku rejonu zgrupowania do defiladu. W prawo! Kompania! Następuje przegrupowanie pododdziałów do defilady. Thank you.
Szef sztabu batalionu zameldował przyjmującemu defiladę o jej zakończeniu. Thank you.
Proszę wprowadzić pod oddziały. Batalion, baczność! Kompania honorowa, maszerować! Batalion, maszyn! Batalion, maszyn! Batalion, maszyn! Za chwilę
szef szkolenia 13 Batalionu Radioliniowo-Kablowego, pan porucznik Jarosław Zdun, zademonstruje pokaz sprawności fizycznej żołnierzy naszej jednostki. Ukon! Bardzo dziękuję.
Dobra, kładź się. Dobra, dobra. Gotów? Zaszło panie Wysoki, rzucił broń! Proszę na kark! Na to sport! Proszę wracać na miejsce. Szef sztabu 13 Batalionu Radziowego Kablowego, Bajer Jakimowicz, sprawuje batalion po uroczystym apelu z okazji wręczenia sztandaru. Batalion, baczność! Batalion, pod oddziałami, dodające kwaterowania, odnoszę przedawać. Batalion, baczność! Baczność, za mną! Tak? To wszystkie drogi są?
Państwa o pomoc kelnerkom, kelnerom bez spełnienia obowiązku. Tak, że tam kieliszeczki stoją. Proszę o samą obsługę. Pan dyrektor Grzesiński właśnie tam najbliżej stoi. Poproszę o wskazanie. Bardzo widzielso. Także... Jest mi niezmiernie miło, że mogę w murach naszej jednostki gościć tylu wspaniałych gości. I pana ministra, pana generała i was, moi drodzy, wspaniali przyjaciele naszych jednostki. Pozwólcie, że za naszą wspólną sprawę, za naszą pomyślność wzniosę toast, aby dni przyszłe były zawsze promiennymi i aby nadzieja, która przed nami jest, była zawsze nadzieją na lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego. Poproszę o odczytanie rozkazu okolicznościowego, którym pozwoliłem sobie zatwierdzoną już odznakę naszą pamiątkową batalionu nadać naszym wspaniałym gościom oraz tym wszystkim z Państwa, którzy wsparciem materialnym, finansowym, duchowym przyczyniliście się do tego, że ten sztandar mógł dzisiaj być na placu apelowym wręczony w tak wspaniałej atmosferze. Okoliczny dowódcy 13 Skierniewickiego Batalionu Radiolinowo-Kablowego z okazji wręczenia sztandaru. Patriotyzm lokalny i miłość do ojczyzny to pojęcia i uczucia nierozerwalne. Stanowią one zespół wartości trwałych. Ich sprzężenie określa wartość cnót i cech obywatelskich w skali kraju i regionu. Dotyczy to postawy wielkiego, zbiorowego obowiązku wobec ojczyzny oraz zasad tolerancji, budowania demokracji w społecznościach lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, w tym również żołnierzy, obywateli w mundurach. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego wśród żołnierzy Wojska Polskiego w zmieniającej się rzeczywistości polskiej wymaga połączenia zasad regionalizacji poboru z przywróceniem tradycji rozumianych jako ścisły związek jednostki wojskowej z określonym regionem i społecznością lokalną. W roku 1986 na ziemię skierniewicką został przeniesiony pododdział, który stał się zalążkiem 13 Skierniewickiego Batalionu Radiolinowo-Kablowego. Kadra zawodowa z rodzinami i żołnierze zasadniczej służby wojskowej weszli w skład społeczeństwa skierniewickiego. Rozpoczęli wnosić trwały wkład w rozwój regionu, ucząc się jednocześnie poszanowanie jego dziejów i tradycji. Od chwili rozpoczęcia działalności spotkali się z bardzo przychylną atmosferą i podejściem władz wojewódzkich oraz miejskich. Dzięki pozytywnemu i przychylnemu podejściu dowódców i szefów struktur wojskowych funkcjonujących w garnizonie szybko zakończył się proces adaptacyjny. Przedstawiciele batalionu uczestniczyli we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze miejskie i wojewódzkie, co zawsze było odwzajemniane ich udziałem w uroczystościach wojskowych. W tej atmosferze społeczeństwo ziemi skierniewickiej powołało Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 13 Batalionu Radiolinowo-Kablowego. Postawiony przed nim cel został osiągnięty. W dniu wręczenia sztandaru, dziedziczenia tradycji i ustanowienia święta batalionu pragnę złożyć wszystkim tu obecnym żołnierskie podziękowanie za przychylność,
życzliwość i pomoc w osiągnięciu celu, który dla żołnierza jest symbolem niezłomnej wartości, męstwa i sławy. Pragnę jednocześnie uhonorować odznaką pamiątkową batalionu. Podsekretarza stanu do spraw uzbrojenia i infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, pana ministra Krzysztofa Węgrzyna. Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, pana generała brygady Władysława Saczonka. Wojewodę Skierniewickiego, pana Andrzeja Harzewskiego. Szefa Zarządu Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała brygady Witolda Cieślewskiego. Bardzo proszę uhonorowanych o wystąpienie. Nie. Panie generale, dziękuję bardzo serdecznie. Odznaka niech będzie pamiątką o tych łącznościowcach, którzy tu starają się plastik popracował. Pragnę uhonorować odznaką pamiątkową batalionu. Zastępcę szefa Zarządu Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana pułkownika Aleksandra Sawickiego. Dziekana Warszawskiego Okręgu Wojskowego, księdza pułkownika prałata Leszka Kołonieckiego. Szefa Wojsk Łączności i Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego, pana pułkownika Wiesława Bielińskiego. Matkę chrzestną sztandaru, panią Władysławę Harzewską. Bardzo proszę o wystąpienie. Prezydenta miasta Skierniewice, ojca chrzestnego sztandaru, pana Włodzimierza Bindra. Przewodniczącego Rady Miasta, pana Andrzeja Krokowskiego. Kapelana garnizonu Skierniewice, księdza majora Marka Pietrusiaka. Zastępcę szefa Wojsk Łączności i Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego, pana pułkownika Zdzisława Magnickiego. Bardzo proszę o wystąpienie. Zastępcę szefa rozpoznania i walki radioelektronicznej Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, pana pułkownika Witolda Mioduchowskiego. Szefa Wojsk Łączności i Informatyki Krakowskiego Okręgu Wojskowego,
pana pułkownika Henryka Kaszubę, pana pułkownika Włodzimierza Chojaka, pana pułkownika Waldemara Landowskiego, pana majora Henryka Flisa. Bardzo proszę o wystąpienie. Pragnę uhonorować odznaką pamiątkową batalionu pana majora Leszka Janickiego, dowódcę jednostki wojskowej 3846, pana majora Stanisława Furmana, dowódcę jednostki wojskowej 1031, pana pułkownika Józefa Kurczawa, dowódcę jednostki wojskowej 2474, pana pułkownika Jerzego Stwory, dowódcę jednostki wojskowej 2039, pana pułkownika Wiesława Wojtalaka, dowódcę jednostki wojskowej 2501, pana pułkownika Zbigniewa Spadowskiego, dowódcę jednostki wojskowej 3090, pana majora Zbigniewa Niewiadomskiego. Bardzo proszę o wystąpienie. Sam jest. Dowódcę jednostki wojskowej 4159 pana pułkownika Tomasza Wizę, dowódcę jednostki wojskowej 1694 pana majora Zbigniewa Wesołowskiego, komendanta wojskowej komendy uzupełnień pana pułkownika Tomasza Millera, komendanta garnizonu Skierniewice pana pułkownika Józefa Panistę, prezesa Polskiego Związku Rady Orientacji Sportowej pana Zdzisława Strzemiecznego, pana Wiesława Mostowskiego. Bardzo proszę uhonorowanych o wystąpienie. Gdzie to jeszcze świeje? Mostowski też był i nie wiem. Mostowski też był i nie wiem. A pana Józefa Kuśnierza, wójta gminy Jeżów pana Zbigniewa Adamczyka, wójta gminy Brzeziny pana Marka Kłopockiego,
dyrektora Junopolu pana Stanisława Janusiewicza, dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta pana Zygmunta Michalaka, dyrektora Powszechnego Banku Gospodarczego pana Adama Urbana, rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej panią Józefinę Chrynkiewicz. Bardzo proszę o wystąpienie. W obecności Państwa i w imieniu dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrażam serdeczne podziękowanie panu ministrowi, który uświetnił swoją obecnością tą historyczną chwilę w życiu 13 Batalionu. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się do nadania tego wspaniałego symbolu sztandaru 13 Batalionowi. Wyrażam także podziękowanie wszystkim żołnierzom za dobrą służbę na placu. Żołnierze tego batalionu zademonstrowali również pokaz swojej siły. Zamelduję dowódcy, że możemy się czuć bezpieczni na stanowisku dowodzenia, że łącznościowcy nie tylko potrafią dobrze organizować system łączności zabezpieczający dowodzenie, ale także obronią nas w przypadku, kiedy zajdzie taka okoliczność. Dziękuję wszystkim związanym z tą jednostką żołnierzom, kombatantom, tym, którzy kiedyś służyli, którzy dzisiaj przyjechali również na tą uroczystość. Przekazuję także serdeczne podziękowania wszystkim łącznościowcom zaprzyjaźnionym z Warszawskim Okręgiem Wojskowym, z innych okręgów, krakowskiemu, pomorskiemu, śląskiemu, rodzajom sił zbrojnych, marynarce, wojskom lotniczym i obrony powietrznej. A dowódcy i na jego ręce życzę wszelkiej pomyślności, szczęścia żołnierskiego, dużo zdrowia waszym najbliższym i sukcesów w pomnażaniu dorobku, wspaniałego dorobku 13 Batalionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie generale. Proszę państwa, zapraszam do
degustacji. Proszę, przepraszam bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, w imieniu odznaczonych w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć parę słów. Skierniewice nie są wielką metropolią. Są miastem średniej wielkości. Natomiast myślę, że to, co charakteryzuje Skierniewice i co może być przykładem dla innych miast, to jest to, że Skierniewice, społeczeństwo Skierniewic potrafi współpracować. Że w każdym ośrodku są pewne konflikty, pewne antagonizmy, ale ich na właśnie w naszym mieście jest stosunkowo mało. Ja uważam, że na tą odznakę, tą szczególną odznakę zasługują wszyscy obecni na tej sali. I myślę, że wraz z kolejnymi uroczystościami, z kolejnymi okazjami, wszyscy państwo taką odznakę dostają. Natomiast w dniu dzisiejszym, w imieniu tych, którzy już ją otrzymali, chciałbym panu pułkownikowi Połczańskiemu serdecznie podziękować. Dziękuję. Proszę państwa, chciałbym dla upamiętnienia tak ważnej daty w życiu 13 Pułku Radiowo-Kablowego, chciałbym odczytać pismo i jako załącznik do tego pisma ten oto skromny puchar z datą dzisiejszej uroczystości. Dowódca 13 Skierniewickiego Batalionu Radiowo-Kablowego, pan pułkownik Stefan Połczyński. Szanowny panie pułkowniku, z okazji wręczenia sztandaru w imieniu kierownictwa i kadry Zarządu Wojsk Polskości i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego składam panu pułkownikowi oraz wszystkim podległym żołnierzom i pracownikom serdeczne gratulacje. Nadanie sztandaru jest uhonorowaniem bardzo dobrej i skutecznej realizacji zadań służbowych. Jestem przekonany, że dotychczasowe dokonania są źródłem inspiracji do dalszej działalności dla dobra ojczyzny. Wyrażając słowa uznania wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym batalionu, których trud złożył się na uzyskane osiągnięcia, życzę wielu dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami uznania szef Zarządu Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał brygady Witold Cieślewski. Będzie pan pułkownik uprzejmy wyrazami i ode mnie szczerej gratulacji, sympatii wręczyć to pismo i już pucharu nie będę przekazywał. Pochwala ojczyzny. Już teraz koniec, no. Dziękuję. Dziękuję bardzo za życzenia pod naszym adresem. Zapraszam państwa do degustacji. Te jeże tam ponaruszać, które są przygotowane. Chodź tutaj ze mną i teraz się wykonać.